Witam w kolejnym odcinku na kanale Artudlik. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej Castrol Magnatec, który pracował w Toyocie Corolla E12. Przesyłka została dostarczona przez pana Jacka i zawiera próbkę numer 1, jest to olej nowy. Próbkę numer 2, olej przepracowany. Standardowo rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Toyota Corolla E12, rok produkcji 2004, silnik 2.0 diesel, 116 koni mechanicznych, z filtrem cząstek stałych oraz przebiegiem ogólnym 185 500 km. Właścicielem jest 20-letni mężczyzna stosujący zasadę, że olej powinien być wymieniany co 15 000 km lub po roku czasu eksploatacji. Do samochodu zalany został olej Castrol Magnatec Start Stop 5W30 C3 klasa PSN. Jeśli chodzi o zalecenia producenta silnika w stosunku do środka smarnego, to są one zgodne z tym, co teraz widzicie. Bohater tego odcinka przejechał na tym oleju blisko 14 000 km. 60% jego eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominuje eksploatacja na odcinkach z przedziału 10-20 km. Olej został wymieniony po 15 miesiącach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 70,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,1 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 169. Znamy wyniki dla oleju świeżego. Porównajmy je z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że otrzymujemy pełną zgodność. Pora na olej, który pracował w silniku. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego.
Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 68,1 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 11,6 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 166, a to oznacza, że otrzymujemy bardzo satysfakcjonujące wyniki. Zmiana lepkości poniżej 5% z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych otrzymujemy potwierdzenie, że olej spełnia swoją funkcję w tym konkretnym samochodzie. W tej konkretnej sytuacji można byłoby rozważyć wydłużenie okresu eksploatacji, oczywiście po wcześniejszym zbadaniu pozostałych parametrów fizyko-chemicznych. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, zapraszam do aktywnego włączania się w prowadzone eksperymenty oraz do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!